Wasza obecność tutaj świadczy, że samorządy, jednostki podległe to jest klient ważny i pożądany. Ale pytanie, na czym budujecie swoją przewagę konkurencyjną i na ile partner jest już przygotowany do aplikowania tych zaawansowanych rozwiązań, które oferujecie? HP od wielu lat wyznaje zasady budowania rozwiązań informatycznych opartych o standardy otwarte. Nam zależy, wychodzimy z założenia, że chcemy się związać długoletnią współpracą. W związku z tym musimy zapewnić naszym klientom i partnerom rozwiązania, które starzeją się relatywnie wolno, jeżeli tak można powiedzieć, w świecie informatyki, gdzie zmiany stoją błyskawicznie. Przewagę budujemy na tym, że nasza oferta nie zamyka klienta w jednym drogim rozwiązaniu, jest szyta na miarę i umożliwia rozwój. Daje możliwość kaskadowej rozbudowy, dokładnie w zależności tak. W miarę pojawiających się potrzeb. Dokładnie tak. Natomiast to, o czym trzeba pamiętać, że to się wiąże też z troszkę innym podejściem niż część firm informatycznych stosuje. My zakładamy, że na początku trzeba stworzyć projekt, trzeba się zastanowić, jak wygląda nasze obecne środowisko, do czego chcemy dojść w perspektywie krótkookresowej. Czyli budujecie zintegrowaną architekturę. Budujemy zintegrowaną i budujemy, można powiedzieć, mapę drogową, jak do tych rozwiązań dojść. I do tego też wykorzystujemy uznaną na świecie metodologię TOGAF, która, tak jak mówiłem na spotkaniu, powstała pierwotnie na potrzeby rządu brytyjskiego, który został zaadoptowany przez rząd amerykański. Teraz jest standardem otwartym opisu rozwiązań informatycznych, który z jednej strony jest bardzo precyzyjny, potrafi, można w nim dokładnie opisać system, który zamawiający chce otrzymać, wszystkie jego funkcje, podfunkcje. Z drugiej strony umożliwia na budowanie, właśnie tworzenie takiego kaskadowego modelu, przy tym się mówi o tak zwanych architekturach pośrednich, dochodzenie do poszczególnych etapów, które na przykład mogą wynikać czy z potrzeb e-administracji, czy z możliwości finansowych. Natomiast zapewniają nam to, że nie zamkniemy się, że mamy dalej sensowną możliwość rozwoju. Czy nie napotykacie na taką oto barierę, że zaawansowane rozwiązania eliminują konieczność angażowania większych zespołów ludzkich, co niekiedy budzi zrozumiałe przecież opory? Znaczy, wydaje mi się, że to jest mit, bo na koniec tymi zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi zarządzają ludzie. Prawda jest chyba troszkę inna, że zmieniają się kompetencje, które są potrzebne do działania w takim świecie zinformatyzowanym. Natomiast to, że ludzi jest potrzebnych mniej, to nie jest do końca prawda. Technologia, organizacja, niezbędne nakłady finansowe. To są trzy jakby podstawowe elementy, które decydują o jakości architektury, którą budujemy. Ale czy nie jest tak, że często natrafiacie na bariery natury czysto regulacyjnej, że przepisy prawa nie nadążają za postępem technologicznym, który dokonuje się w tej dziedzinie? Na pewno ja bym powiedział inaczej, że przepisy prawa tworzą ramy, w których my się poruszamy. I faktycznie czasami narzucają pewne ograniczenia, natomiast ja bym spojrzał na to pozytywnie. One mają zabezpieczyć nasz byt, naszą prywatność, mają zabezpieczyć poufne informacje czy obywatela, czy firm. W związku z tym ja bym był raczej za tym, żeby budować te ramy, natomiast nie burzyć ich za szybko. Często firmy technologiczne, mając wspaniały, nowoczesny produkt, przełomowy na rynku, chcą wszelkie ograniczenia prawne znieść. My, działając na rynku samorządowym i rządowym, zdajemy sobie sprawę, że na koniec te ramy są nam potrzebne i mają dbać o nasze bezpieczeństwo. Czy technologia, skoro o tych ramach mowa, gwarantuje kontrolę dostępu i bezpieczeństwo tych danych, które są gromadzone, przesyłane i przetwarzane? To jest trudne pytanie. Bo one optymalizują przecież procesy zarządcze. Czy to jest trudne pytanie. Z analiz niezależnych instytutów
które zajmują się rynkiem informatycznym, wynika, że jeżeli chodzi o problemy i naruszenie bezpieczeństwa, z technologią jest związane może 15% takich wydarzeń. Cała reszta jest związana z ludźmi i wynikają bądź z socjotechniki zastosowanej w stosunku do osób zajmujących się informatyką czy informacjami, oraz z braku lub niewłaściwego stosowania procedur. Więc odpowiadając na pytanie, czy sama technologia to zapewni, nie. Ale rozumiem, technologia jest jednym składnikiem. Świadczycie również doradztwo. Tak, dokładnie. Technologia jest niezbędnym elementem, który umożliwia zachowanie bezpieczeństwa danych, natomiast ją trzeba budować odpowiednimi procedurami ochrony. Ale to już jest kwestia dojrzałości każdej organizacji. Rozumiem, że w tym zakresie świadczycie niezbędne wsparcie, tak, i pomoc doradczą. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.